Cześć moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na krótką zapowiedź kolejnych, mam nadzieję, że ciekawych dla Was testów, ponieważ ja już się cieszę. Przyszła do mnie dzisiaj kolejna paczka od firmy Hama. Jest to kilka niezwykle ciekawych produktów. Testy będą różnorodne, więc myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. A co ciekawego do mnie przyszło? Po pierwsze, przydatny gadżet dla posiadaczy smartfonów, urządzeń mobilnych, coś, co może przydać się w podróży i w terenie, czyli powerbank od firmy Fresh and Rebel. Jest to debiut tej firmy w sumie na moim kanale. Zobaczymy, jak ten powerbank będzie sprawował się w akcji. Powiem Wam tylko tyle, że ma pojemność 2600 mAh i dość przystępną cenę. Druga rzecz, coś dla konsolowców, szczególnie dla posiadaczy Xboxa 360, czyli moim zdaniem wciąż konsoli bardzo popularnej. Jest to adapter do konsoli, który miałem okazję widzieć i testować na targach Poznań Game Arena. Nazywa się on SpeedShot Lite. Jest to coś takiego. I do czego to służy? Moi drodzy, bez problemu możemy sobie do naszej konsoli podłączyć klawiaturę i mysz i grać po prostu jak na komputerze. Przyznacie sami, że w jakichś strzelankach sieciowych czy chociażby normalnych strzelankach rzecz bezcenna. Oczywiście jak ktoś lubi grać na padzie, to nic nie zastąpi pada. Natomiast są osoby, tak jak ja, które w gry zręcznościowe czy jakieś inne takie gierki grają padem i jest fajnie. Natomiast do strzelanek przydałaby się klawiatura i myszka. Wtedy takie coś będzie świetne. Przetestujemy, zobaczycie na własne oczy, jak to działa, jak to funkcjonuje. I ostatnia rzecz, słuchawki audio naprawdę z wysokiej półki firmy pochodzącej ze Szwecji. Mowa tutaj o słuchawkach firmy Urban Ears. Jest to chyba w tej chwili najlepszy ich model, czyli Zinken. Zinkeny w wielu kolorach dostępne, bardzo fajne słuchawki, przede wszystkim wygodne i świetnie grające. Tutaj co ciekawe, słuchawki o wysokiej oporności, jak dobrze pamiętam, około 80 ohm, więc przetestujemy to sobie z tym wzmacniaczem od Asusa, czyli urządzeniem, które współpracuje bez problemu ze słuchawkami nawet do 600 ohm. Dlatego te testy będą ciekawe, ponieważ często przychodzą 32-ohmówki. Czasami zdarzy się coś troszeczkę bardziej wymagającego. Natomiast 80-ohmowe to są już typowo słuchawki DJ-skie, profesjonalne. Mają też bardzo fajną opcję, ale o tym przekonacie się w rozpakowaniu troszeczkę, a potem w recenzji. Tak więc myślę, że będzie ciekawie. Sprzęty naprawdę fajne. I pamiętajcie, to jest oczywiście tylko skrawek niespodzianek, atrakcji, które Was czekają na moim kanale w najbliższych tygodniach, miesiącach. Tak więc zostańcie ze mną, zaglądajcie na kanał często, a na pewno codziennie zauważycie coś ciekawego. A jeśli interesują Was ceny sprzętów, które zobaczyliście w tym filmie, znajdziecie je w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!